Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym zjawiskiem hydrologicznym, a mianowicie z śryżem. Czemu on jest katastrofalny? O tym za chwilkę. Najpierw zacznijmy od tego, czym jest śryż. I to chciałam Państwu pokazać. A mianowicie, zwykła kra, która płynie sobie po rzece, może mieć tak zwaną podbitkę śryżową, czyli to głębokie wnętrze. I wyobraźcie sobie teraz Państwo, jeśli taki śryż, jedna, druga, trzecia, setna kra śryżowa się zbije, to rzeczywiście tworzy się zapór, ponieważ pod tym śryżem woda ma bardzo utrudniony przepływ przez koryto rzeki. Więc śryż jest stosunkowo niebezpieczny. No i właśnie, to zjawisko lodowe stanowi etap właściwie zamarzania cieku lub zbiornika wodnego, czyli także jak będą Państwo na przykład nad rzeką Wisłą w Toruniu czy w innym mieście nad jakąkolwiek rzeką, to też zimą ten śryż często jest widoczny. To jest właściwie jedna z takich początkowych postaci lodu. No i to, co jest charakterystyczne, to jest takie gąbczaste bryłki utworzone z kryształków lodu o kształcie igiełek lub blaszek. Powstają właśnie z tak zwanej lepy lodowej lub śnieżnej i tworzy się w wodzie rzecznej w temperaturze lekko poniżej 0 stopni. No i tak właśnie wygląda śryż. Z zewnątrz jest on zupełnie taki niegroźny i nawet wygląda urokliwie. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się zbijać, szczególnie przed jakąś przeszkodą, na przykład zaporą, to robi się już nieciekawie i niebezpiecznie, bo ta woda nie ma gdzie właściwie przepływać. Jak tworzy się taki śryż? Więc tak jak już mówiłam, że tworzy się w tej przechłodzonej wodzie, lekko poniżej 0 stopni, istnieją w tej wodzie te jądra kondensacji, to mogą być drobniutkie takie cząsteczki iłu i wokół tego te kryształki lodu się zaczynają nadbudowywać. Tutaj na tym zdjęciu widzą Państwo, zresztą bardzo przestrzennie, pięknie to jest pokazane, zdjęcie z akcji lodołamacza w 2021 roku na Wiśle, kiedy właśnie te lodołamacze przebijały zator lodowy, między innymi śryżowy, po to, żeby ta płynność ruchu wody w korycie, w rzece była zachowana. No i właśnie, śryż był przyczyną tej katastrofalnej powodzi. Mieszkańcy okolic Torunia, Płocka przede wszystkim, Włocławka, pamiętają to. Na przełomie grudnia 1981 roku i stycznia 1982 roku właściwie wystąpiła największa notowana dotąd w Polsce katastrofalna powódź zatorowa. Powodzie nam się kojarzą z miesiącami albo wiosennymi, wtedy kiedy lód zaczyna się roztapiać w górnym biegu rzek i właściwie ta fala powodziowa idzie aż do dolnego biegu, albo też z tymi bardzo obfitymi opadami lipcowymi, chociaż to się w kontekście zmian klimatu zmienia. I właśnie ta powódź na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka rzeczywiście była tragiczna w skutkach. Ja wtedy byłam małym dzieckiem, więc tego absolutnie nie pamiętam. Natomiast moi rodzice opowiadali mi, bardzo przeżywali tę sytuację. Większe powodzie, takie zatorowe, występowały już w XIX wieku, ale u ujścia Wisły do Bałtyku. Ta akcja przeciwpowodziowa związana z tą katastrofalną powodzią w 1982 roku na Wiśle w rejonie Włocławka i Płocka była prowadzona w korycie rzeki aż do marca 1982 roku, czyli rzeczywiście było to no, w wielkiej skali powódź. Przez te zapory we Włocławku wręcz przewalały się zatory lodowe i śryżowe, bo jest to naturalna przeszkoda. Ten śryż nie mógł tak spokojnie płynąć sobie w dół rzeki. Jeśli chodzi o przebieg tej powodzi, to rzeczywiście ten alarm powodziowy już był w styczniu 1982 roku ogłoszony. Wszystkie służby właściwie stanęły w gotowości, co nie zmieniło faktu, że niektóre z dzielnic Płocka znalazły się pod wodą. I takie między innymi obrazki wtedy też notowano, więc co innego powódź latem, co innego powódź zimą przy tak niskiej temperaturze. Lodołamacze na zbiorniku włocławskim no częściowo chciały też odblokować ten zator lodowy, natomiast tu widzą Państwo na przykład na zdjęciu, jaką siłę ma w ogóle śryż, lód, przerwanie zapory podczas powodzi i to pokazuje, że woda jest potężnym żywiołem i właściwie można czasem opóźnić jej skutki, czy budowa wałów przeciwpowodziowych jest dobra. No to też są zdania podzielone.
nie zawsze nasza ochrona ludzka daje nam taką ochronę przed przyrodą, więc chodzi o to, żeby też mądrze ją obserwować i nie działać wbrew niej. Dziękuję bardzo.